Niechże jasny piorun trzaśnie. Wszystkie poczty razem. Pocztylion pijany, szkapy narowiste, życia nie jestem pewnym. Czy możemy już jechać? Poduszki twarde, jakby kasztanami wypchane i nareszcie człowiek zasnąć potrafi. Brum, bum, bum. Budzi się w kałuży. A to ani przyjemnie, ani wesoło. Czy pan nie słyszy, o co się pytam? Można być grzeczniejszym i odpowiadać przynajmniej. Pytam się, czy możemy już jechać dalej? Szczęście, że uratowałem przynajmniej latarnię z urzędową łojówką. Jak? Gdzie? Co? Czym mamy jechać? Jak to czym? Końmi, karetą. Jakieśmy tu przyjechali. Kareta do góry brzuchem, tylko jednym kołem fika. Można dźwignąć. Nie takie ciężary dźwigają. A nie można dźwignąć. To innym sposobem trzeba się ratować. Każ pan konie założyć. Do jakiej bryki? A gdzież jest bryka? Do woza nareszcie. Ach, gdzież wóz? We wsi przecie woza znajdzie. Trzeba tylko trochę dobrej woli, trochę grzeczności. Ale na to, żeby wóz był we wsi, na to wsi trzeba. A na mile w koło wsi nie ma. A to pięknie. Piękności nie widzę. Im starsza, tym dla mnie niebezpieczniejsza. Ale takie to już moje szczęście. Fatum. No i cóż teraz będziemy robić? Czekać cierpliwie, dopóki pocztylion z innym nie wróci pojazdem. Długo to trwać będzie? Parę godzin. To bardzo nieprzyjemnie. W samej rzeczy. Nieprzyjemnie. Ale ja nieprzyjemność przewidziałem, jak tylko zobaczyłem, że jakaś pani wybiera się ze mną w podróż. Bardzo grzecznie. Nie ma co mówić. Ale grzeczniej byłoby, gdyby ta pani nie straciła była niepotrzebnie pół godziny czasu. Jak się zaczęła rozbierać, przebierać, ubierać, końca nie było. Gdybyśmy byli w porę wyjechali, bylibyśmy nim księżyc zaszedł, przebyli zły kawał drogi i nie byłoby katastrofy. Nie byłoby katastrofy, gdybyś pan był nie spał. Mój sen strącił z mostku. A tak jest poniekąd. Bo gdybyś był pan trochę grzeczniejszym, i nie był spał. Byłbyś mógł doglądać i budzić pocztyliona. Byłby się pojazd nie wywrócił i nie upadłbyś pan na mnie tak okropnie. Bez najmniejszego względu, który się przecie każdej damie należy. I cóż się złego stało? Dobre pytanie. Zgniotłeś niegodziwie. Ledwie mnie pan nie zadusiłeś. Ale nie zadusiłem. Niestety. Szkaradnie. Człowiek dobrze wychowany nie upada na damę jak kłoda. To się nie godzi. Ależ moja pani, to rzecz przeznaczenia. Gdyby się było wywróciło na moją stronę, byłbym z chęcią wać panią przyjął w ramiona. Ale się wywróciło na prawo. Musiałem upaść na prawo i troszkę ucisnąć. Z wszelaką jednakże przyzwoitością. Sama to pani przyznać musisz. I mój biedny kapelusz. Tak, biedny. Pani się skarżysz, a ja zapewne do skarżenia się więcej mam powodów. Jakaś szpilka. Co tam szpilka? Rożenek. Pekasa by na nim upiekł. Z owego biednego kapelusika owa szpila wlazła mi w szyję. Gdyby nie mój kołnierz podniesiony, przebiłaby mnie na wylot. Już panu i szpilki szkodzą. Zapewne, że szkodzą, kiedy kolą. Noście panie swoje włosy, owszem. Czarne czy białe, rude czy żółte. Ale nie spinajcie swoich perukarskich pakietów szpilkami, które zagrażają życiu podróżującego obywatela. Ja żadnych perukarskich pakietów nie mam. Winszuję pani. Ależ ja zamoczyłam nogi. Pani zamoczyłaś nogi. Kiedy ja ją na ręku wynosiłem. Jakże moje wyglądać muszą. Nie do tańca pewnie. Ach, wyniosłeś mnie pan na ręku. I dziękowałam. 3 razy dziękowałam. I dziękuję jeszcze. No ale mnie koniecznie oporządzić się trzeba. Zapewne. Oporządź się pani. Pan będziesz przecie tak grzecznym dla damy i ustąpisz się spokoju. A gdzież to mam się ustąpić? No gdzie pan chcesz, bylebyś tu nie był. Deszcz leje jak z cebra. Kto grzeczny, znajdzie radę na wszystko. Byle tylko trochę dobrej woli, trochę grzeczności. Wszakże pan masz parasol.
I pod parasolem mam stać, jak bocian na jednej nodze, dopóki się pani nie przebierzesz. To jest niby gdzieś do wschodu słońca. Proszę pani, to przechodzi granice grzeczności. Ale czyliż razem zostać nie możemy? W potrzebie zamknę oczy. Nie jestem ciekawy. Bynajmniej ciekawy. Ależ to być nie może. Boże, jakaż ja biedna. Zawołajże mi pan przynajmniej tej kobiety, która nas tu przyjęła. Tej kobiety nie ma. Wołałem, krzyczałem. Uleciała gdzieś pewnie. Baba na miotle. Kominem, prawda? Stary koncept, a nie bardzo grzeczny. Gdybyś pan chciał, znalazłbyś ją pewnie. Przepędzilibyśmy przynajmniej tę noc we troje. Ale pan dla damy nie masz żadnych względów. To się prawdziwie nie godzi. Ależ moja pani, gdzie ja miałbym szukać tej baby? Tu nie ma ani korytarzów, ani apartamentów, ani rozległych suterenów. Nie ma nawet sionki przed tą nędzną chatą, gdzie są cztery kąty, a piec jest piąty. Gdzie ona mogłaby się schować? Gdzie ja miałbym jej szukać? Do lasu nie pójdę. Nareszcie, gdybyś pan tylko chciał, mógłbyś pan i w karetce nocować, gdzie już raz spałeś tak smacznie. Dajże mi pani pokój! W karetce teraz tylko kaczka nocować może. Człowiek grzeczny znalazłby tam trochę miejsca. W wodzie! Proszę pani, takiej grzeczności ani pochwalać, ani naśladować nie mogę. O mój Boże, jakaż ja biedna. Cóż ja mam robić? Oto w kącie skromne łóżeczko. Połóż się pani i śpi. Prześpisz owo zmartwienie. Na tym łóżeczku? Okropieństwo! Nie podoba się? Nie śpi pani. Co pan chcesz robić? Chcę robić to, czego pani nie chciałaś, chce się spać położyć. Ależ to być nie może. Chciej pani być spokojna. Ja zdejmę tylko paltot. Ależ to niegrzecznie. To nieprzyzwoicie. Tego nikt jeszcze nie widział. Dama ma siedzieć na zdelku, a jegomość na łóżku rozciągnięty ma chrapać jak basetla. Basetla. Babka muzykalna. Dobrze. Przepędzimy noc bezsenną na pogadance. Proszę pana, przynieś mi z łaski swojej, jeżeli go to wielce nie utrudzi, trochę wody. Mam nieznośne pragnienie. Cóż to jest? Woda! No ale szklanki nie ma. Prawda, nie ma. Możesz pani łatwo zauważyć, że kryształów nie ma w bufecie. Ale ja z konewki pić nie umiem. W potrzebie można się nauczyć. Podniosę konewkę do góry, trochę przechylę, nie zaleję. Ręczę honorem. Nie, nie chcę. Jak się podoba? O mój Boże, jakaż ja biedna, żem wpadła pod tak tyrańską opiekę. Ja opieki nad panią nie przyjmowałem. I nad żadną damą przyjmował nie będę. Mądra, która mnie złapie, ona jednymi drzwiami, ja drugimi. W potrzebie z dachu skoczę. Albo Niemen w pław przepłynę. Jeżeli by to nie przechodziło z zakresu pańskiej grzeczności, prosiłabym go ogień poprawić. Ale czym poprawić? Ja tu widzę tylko jedną trzaskę, jeden patyczek, jako ołówek. A gdzież tam podmuchaj pan trochę, mi zimno. Ale ognia już nie ma. No podmuchaj pan trochę, proszę pana, podmuchaj. Dali Bóg, nie ma. Jeszcze trochę, proszę pana. Ani jednej iskry. No mój Boże. Ale, w popiele owym są kartofle, a ja spotkam się z nimi nie potroszę. Diablem głodny po kąpieli.
A teraz będzie jadł. Umie tylko spać i jeść. Pewnie stary kawaler. Ile razy chciałem służyć jakiej pani, zaraz mnie nieszczęście jakie spotykało i dlatego nie żeniłem się. Zgadłam. Dobrześ pan zrobił. Nie mam szczęścia do płci pięknej, a nie młodej, to rzecz pewna. Gdziem się pomknął, katastrofa. Mógłbym tomy o tym napisać. O, gorące. Razu jednego siedzę sobie spokojnie przy stronie na balu, aż tu nagle jakaś rozhulana tanecznica zaczepia mi nogę krynolinową obręczą. Padamy oboje, jak orzeł dwuubisty. Ja na prawo, ona na lewo. Powiadają, że było co widzieć. A ja wiem, żem potem tylko kulał tydzień cały. Innym razem wychodzę sobie z teatru, kończąc spokojnie dwugodzinne ziewanie. Aż tu nagle w korytarzu lampa naftowa pęka. Jakaś dama staje w płomieniu. Rzucam się, gaszę ogromną peryferię wszelkimi w tym razie dostępnymi sposobami. Gaszę i ugaszam nareszcie, ale poparzywszy sobie ręce i kolana. Chorowałem 2 tygodnie. Kiedy indziej zamarzyło się damom urządzić spacer dużym czółnem. Dobrze, płyniemy po czystych wód krysztale. Księżyc pięknym światłem świeci. Kwiaty pachną, ptaszek śpiewa. Bardzo pięknie. Ale w czółnie coś zaczyna być za mokro. Woda sączy się szparami, jakby szpary na to były. Damy krzyczą, do brzegu, do brzegu. Przybijamy więc do brzegu, wyskakujemy na piach, a tu biada, zdrada. Spod piasku woda tryska, zapadamy po kolana. Trzeba damy wynosić, nie ma co myśleć. Dostała mi się najdłuższa. Wyniosłem wprawdzie. Wyratowałem, ale potem krzyżów rozprostować nie mogłem. Chodziłem zgięty jak haczyk przez 3 tygodnie. Fatum. Nareszcie. Wracam sobie zmęczony. Z polowania. Aż tu nagle jakaś kolasa pędzi. Furmanowi lejce z ręki wypadły. Dama krzyczy, ratujcie, ratujcie. Jakże nie ratować? Podbiegam, chwytam lejce. Prr, prr, ho, ha, ho, ha. Kolasa stanęła. Podchodzę do stopnia i 300-funtowa obywatelka pada mi w objęcie. Ugiąłem się. Wprawdzie zatoczyłem i nogę pod koło wsadziłem. Leżałem potem w łóżku przez 3 tygodnie. Fatum. Fatum. Jak te kartofle pachną. Cóż mnie mogą interesować smutne wypadki pańskiego życia? Ale ja tego też nie mówię do pani. Ja mówię do siebie. Monolog. Nie ma tragedii bez monologu, począwszy od słynnego monologu Hamleta. Być albo nie być. Aż do kartofli. Możeś pani kiedy o tym słyszała? O kartoflach? Nie! O Hamlecie. Jak o żelaznym wilku. Jak te kartofle pachną. A co w moim przeznaczeniu najprzykrzejszego? Najboleśniejszego? Ja to mówię do siebie. Monologuję. Najboleśniejszego to to, że wszystkie moje damy, ratowane z takim trudem, takim poświęceniem,
nie odznaczały się ani młodością, ani powabami duszy, ni ciała. Fatum. Już pan nie jesz? Nie. Dobre kartofle? Dobre. Można wziąć jeden? Jeden, dwa, trzy i cztery. Ile pani chcesz? Nie zapraszałem pani, bo się bałem, prawdę mówiąc. Czegoż się pan bałeś? Żeby z kartoflami nie było jak z łóżkiem. Sama spać nie chciałaś, mnie spać nie pozwoliłaś. A w tym razie nie mógłbym być posłusznym, bo byłem diable głodny. Czegoż się pan bałeś? Przecież rzekłem, żeby nie było jak z łóżkiem. Nie trzeba w niczym przesadzać, ale przesady w grzeczności z pańskiej strony obawiać się nie można. Nie ma grabek? Nie ma. I co, smaczne? W samej rzeczy, bardzo smaczne. Nie masz pan soli? Nie mam. Proszę pana! Szukałem! I nie ma. Kiedyś przecie ta noc się skończyć musi. Póki życia podróżować nocą nie będę pocztowym pojazdem, a zwłaszcza ze starym kawalerem. Ci ludzie nie mają najmniejszego wyobrażenia o grzeczności, o uprzejmości dla dam. Kazał pić mi z konewki. A teraz tylko to nie chrapnie. Szkaradnie. Śpisz pan? Nie. Proszę pana, która godzina? Godziny się jej zachciało. Jest pół do drugiej. Która, proszę pana? I ja spałem, głupi? Pół do drugiej. Dalekoś jeszcze do dnia? Zdaje mi się, że będzie parę godzin. O, dla Boga. Jeszcze parę godzin. Ależ, bo to coś bardzo ładnego, Dalibóg. Bardzo ładnego. Ja? Głupiec! Osioł, cymbał! Ja spałem. Dalekoś jeszcze do dnia? Rzekłem, że parę godzin. Kapelusz, jak widzę, zawadza pani. Bynajmniej. Pozwól pani wziąć kapelusz, na stole położyć stół. Zupełnie czysty. Dziękuję. Ale z czego się pani śmiejesz? Śmieję się, bo wystawiałam sobie pana nieco podstarzałym. Ależ, dlaczegoś myślałaś, żem podstarzały? No bo młodzi są zwykle grzeczniejszymi. Ależ moja pani, czymże ja zgrzeszyłem? Wydobyłem panią, nie chwaląc się, z zatopionej karety. Przyniosłem latarnię, kochaną latarnię, która dozwoliła nam poznać się wzajemnie. Bodaj się nigdy nie stłukła. Babę, nim jeszcze tu przyszedłem, wołałem, krzyczałem, hop, hop. No ale przestraszona naszym nagłym przybyciem znikła, jak kamfora. Ognia nie rozpaliłem, ale chciej to pani uwzględnić, dmuchałem co siły. Najserdeczniej. A teraz to ja nawet spalę tę chatkę, jeśli mi pani każesz. Co za myśl? Przyniosłem pani konewkę. Ale prawda. Ja mam tu schowaną w torebce podróżnej flaszeczkę. Flaszeczkę z winem. I kubek. Dziękuję panu. Proszę podać w kubku tylko trochę wody. Ależ kto wie, jaka tamta woda. Wolisz się pani napić kilka kropel wina. Wino prędzej pragnienie ugasi. Jeszcze trochę?
Nie zaszkodzi, na honor, nie zaszkodzi. Jakże się cieszę, dziękuję, że mogłem usłużyć pani. A teraz muszę powiedzieć, że istotną przyczyną katastrofy nie była moja niegrzeczność, ale jejmość kapelusz. Masz pan do niego urazy, że ukuł? Nie, no. Owszem, będę miał pamiątkę, ale pani skryłaś się w zakwefiony kapelusz jak w kaptur kapucyński i nie mogłem dostrzec twarzy pani. Gdybym był wsiadając do karety, dostrzegł twarz pani, nie byłbym spał pewnie. Byłbym oglądał, budził, szturkał pocztyliona, byłby się pojazd nie wywrócił i nie zdarzyłby się ów nieszczęsny wypadek, któremu ja już teraz złorzeczyć nie mogę, bo dozwolił on nam wzajemnie się poznać, a teraz przy podanej sposobności trzeba by, abyśmy się poznali nieco lepiej. Cóż to jest? Grzmoty. Ja piszę czasem komedię i mam zwyczaj zaczynać od wymieniania osób. Że zaś nie ma parteru, do pani zwracam mowę. Nazywam się Władysław Poraj. Mam w niewielkiej majątności niewielki domek. Z jednej strony duże lipy, z drugiej łączka, ach, za łączką rzeczka. Lipy, łączka, rzeczka. To bardzo ładnie tam być musi. A kwiaty są? Cały domek jak gdyby w jednym bukiecie. Ślicznie. Jakże panu dobrze tam być musi. Nie skarżę się, lecz jest coś. Jestem sam, zawsze. Nie masz pan sąsiadów? Mam, lecz wiecznie u mnie bawić nie mogą. A kiedy wyjadą, pustka. No, kiedy samotność przykra, powiedziałabym, zrób pan tak, jak inni robią w tym razie. Ożeń się. Ale słyszałam, że pan kobiet nienawidzisz. Nienawidzę? Dalibóg, nienawidzę. Ja nic takiego nie powiedziałem. Ja powiedziałem, że jedynie tych kobiet, które mnie piekły, które mnie paliły, co mnie kaleczyły, kochać nie mogę. Ale ja płeć piękną na honor lubię i szanuję. A zwłaszcza są powaby, które tak za serce chwycą, nim się jeszcze postrzec mogłem. I wiele to razy było, że się pan jeszcze postrzec nie mogłeś? Ach, raz tylko. A! Ponieważ ja w ocenianiu piękności mam pewne zasady, od których zboczyć nie mogę, których trzymać się muszę. Otóż w zachwycenie wprowadza mnie włos ciemny i oko także ciemne. Usta, co by się chętnie śmiały, a zawsze jednak śmiać się boją. Nosek taki, że... O mój Boże! Uszko małe, maluteńkie, że aż dreszcz przechodzi. Odwdzięczając się panu, muszę i o sobie coś powiedzieć. Nazywam się Jadwiga. Jadwiga? A ja Władysław? Cóż za szczęście. Nazywam się Jadwiga Moniecka i jestem córką pułkownika, o którym pan zapewne słyszałeś. Tak dalece... Ale będę słyszał z całą pewnością. Jadę teraz do Lwowa i moja przyjaciółka doniosła mi, że może mnie umieścić przy młodych panienkach w bardzo szanowanym domu i że... Przepraszam, że przerywam, ale ja w swojej biografii powiedziałem, że nie mam żony. Pani rzekłaś, zgadłam. Nie wiem... Czemu pani zgadłaś? Ja nie zgaduję i pytam wprost. Czy jesteś jeszcze wolną? Czy nie masz mężulka lub jakiego niegodziwego narzeczonego? Ani jednego, ani drugiego. To dobrze, to dobrze. Jesteś jeszcze wolną. Bo ja wolność lubię. A teraz słucham dalej. Powiadam więc, że mam nadzieję być umieszczona jako guwernantka. Och, panno Jadwigo, ileż mnie jeszcze uczyć by się trzeba. Ja uczyłbym się jeszcze chętnie. Mam ochotę uczyć się ogromnie. Kształcić się zawsze jest czas. Nigdy za późno. Wiele i w moim charakterze byłoby do sprostowania. Bardzo wiele. Łatwo sprostować, znając swoje wady.
Chętnie poddałbym się pod dozorczą, nauczycielską opiekę. Jeżeli pan tak sobie życzysz, mogłabym mu w tym być pomocną. Bardzo proszę, moja panna Jadwigo. Jest dom mojej siostry, pewien staruszek. Bardzo światły i szanowny. Ten dla pana Władysława byłby towarzystwem. Dla Boga, stary rabbe! Mnie żadnego rabbego nie potrzeba. Ja potrzebowałbym młodej, przyjemnej, łagodnej opieki. Ja byłbym tak wdzięczny, tak potulnym. Panie Władysławie, świeczka się dopala. Prawda, dopala się. Tak potulnym. Ja bym tak kochał moją opiekę. Opieka miałaby ładny domek w kwiatach, a w domku serce kochające. Panie Władysławie, świeczka gaśnie. Prawda, gaśnie. Panna Jadwigo, chcesz być guwernantką? Bądźże moją. Panie, jakże to mam rozumieć? Jakżeby to ładnie było, kiedy z ambony Jadwiga i Władysław spadną razem. Prawda, żeby to ładnie było? W samej rzeczy byłoby ładnie. Ach, moja najpowabniejsza panna Jadwigo. Panie Władysławie? Świeczka zgasła. Prawda, zgasła. Drugą zapalimy. Co świecić będzie nad miłością naszą, a ta... Nigdy nie zgaśnie. A bodaj by ci trąbiło! Cóż to jest? Nasza poczta. Już?